Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy ważne zadanie. Sprawdzimy, czy Komsomolska prawda kłamie także w święta. Oczywiście to mały żart, ponieważ tak naprawdę święta prawosławne, Wielkanocne, czyli Pascha, będą się odbywać dopiero 24 kwietnia. No niemniej jednak i tak kłamią. Nas rozstrzelają, jeśli rosyjskie wojska stąd sobie pójdą. Ludzie na wyzwolonych ukraińskich terytoriach boją się zemsty Nacbataw, czyli nacjonalistycznych batalionów. A te nacjonalistyczne bataliony były tam jeszcze zanim Rosjanie przyszli i nikogo nie rozstrzeliwali. Mieszkaniec Mariupola opowiedział, że w mieście nie lubili i nie szanowali nacjonalistów z Azowa. Chociaż jeszcze wróćmy do trybu pierwszego, nagłówka: faktycznie zdarzył się przypadek, kiedy aresztowano w okręgu Kijowskim kogoś, kto współpracował z rosyjskimi siłami okupacyjnymi, więc może, może niektórzy i się boją, ale zakładajmy, że jednak są to mniejsze liczby niż tu wydawałoby się, że chce sugerować ten artykuł. Tutaj jest ciekawy nagłówek, to nasza wioska e, harczy dowódca batalionu, ranny trzeci raz w ciągu miesiąca, tak rodzą się nowi rosyjscy bohaterowie. Cóż, może gdyby to było lepiej zorganizowane, nie musiałby być oficer ranny po raz trzeci w ciągu miesiąca. Swoją drogą zwracam uwagę na użycie słowa kambat, komandry batalionu) to taki, taka nowomowa starej daty, z czasów głęboko radzieckich, kiedy zlikwidowano w wojsku radzieckim na krótką chwilę stopnie wojskowe i pojawiły się właśnie takie, takie funkcje CAMBAT, kamdiv i tak dalej. Ale tutaj najciekawsze jest niżej. Ukraina zaczęła używać amerykańskich dronów kamikaze Switchblade, ale rosyjskie wojska w okręgu charkowskim mimo to rwą się żeby połączyć się z Donbasem. To jest ciekawa informacja. Cieszy, że te dostawy dronów Switchblade faktycznie zostały zrealizowane, że ukraińscy żołnierze nauczyli się ich używać i zaczęli ich używać. To jest faktycznie ciekawa broń. Przypominam, jest to tak zwana amunicja krążąca, coś w rodzaju polskiego drona Kamikadze Warmate, czyli taki niewielki dron z głowicą bojową. On może sobie krążyć nad polem walki, szukać celu, i kiedy go znajdzie, to po prostu na niego pikuje i odpala swoją głowicę bojową. Istnieją wersje tych Switchblade'ów mniejsze i większe przeciwpancerne. Z tą częścią bojową od pocisku Javelin, czyli wystarczająco silną, żeby zniszczyć także w pełni opancerzony cel. Kolejny tekst, od bananów do kawy, co będzie z zagranicznymi produktami w naszych sklepach i jakie towary znikną z półek. To nie jest pierwszy raz, kiedy Komsomolska Prawda pisze tego typu teksty, był już między innymi o podwyżkach cen w warsztatach samochodowych były inne podobne. Jeśli tego typu informacje przesączają się do prasy tego typu czysto propagandowej, to wiedzcie, że coś się dzieje. Czubajsowi dali dobę na ucieczkę. Nowe szczegóły wyjazdu byłego szefa korporacji Rosnano z Rosji. Faktycznie Pan Czubajs, Anatolij Czubajs, to jest taki polityk, który był obecny w, na rosyjskiej scenie politycznej od dziesięcioleci. W ostatnich latach był szefem firmy państwowej korporacji Rosnano i jego faktycznie już dość dawno temu widziano w Istanbule w czapce z daszkiem i ciemnych okularach, jak wypłacał pieniądze z bankomatu. Tyle jeśli chodzi o naszą wspaniałą komsomolską prawdę. Przejdźmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa. Widzimy tutaj ich firmową mapę. Mam wrażenie, że oni tę mapę już dobry tydzień przeklejają z dnia na dzień. Ta jest konkretnie z 17 kwietnia, z niedzieli tak zwanej Wielkiej. I tutaj faktycznie ciężko dostrzec jakieś zmiany w stosunku do poprzednich dni. Niemniej jednak niemniej jednak tutaj możemy też opowiedzieć o kilku istotnych informacjach. Przede wszystkim według doradcy szefa biura prezydenta Ukrainy, pana Arystowicza, którego bardzo często tu cytujemy. Przypomnę, były oficer wywiadu, który dziś jest. Z jednej strony wewnątrz biura prezydenta, więc zbiera informacje z różnych źródeł, z drugiej strony jest bar medialny, dużo opowiada, stara się oczywiście nie mówić tego, czego nie może mówić, no niemniej jednak dużo opowiada. On mówi, że tutaj jeśli chodzi o Izium, to Rosjanie już od dawna cały czas próbują nacierać małymi kroczkami i nie bardzo im to wychodzi, natomiast zaczęły się pojawiać według niego także w sobotę kolejne ruchy tych zgrupowanych wojsk. Mowa tutaj o tych wojskach, o których od już od wycofania wojsk spod Kijowa, Czernikowa, Czernichowa i Sum była mowa, że one się zbierają do walnego natarcia w okolicach Doniecka i Ługańska. One w sobotę te rosyjskie siły miały... Zacząć się poruszać, przy czym, jak twierdzi Arestowicz, nie jest to szalone tempo pierwszych dni inwazji, jest to według niego o wiele bardziej profesjonalne, ostrożne i powolne przemieszczanie się. Natomiast on twierdzi także, że strona ukraińska, która jest na tych terenach silna, ma prowadzić obronę aktywną i manewrową. Faktycznie w ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć wiele różnych doniesień o zniszczonych magazynach amunicji, o zniszczonych kolumnach, o zniszczonych mostach, po których przemieszczały się rosyjskie wojska, o strzałach artyleryjskich, o, o strzałach z kierowanych pocisków przeciwpancernych. Faktycznie wydaje się, że... Tego typu doniesienia potwierdzają to, co mówi Arystowicz, a on mówił o tym, że strona ukraińska prowadzi podręcznikowe działania, zmierzające do zerwania operacji ofensywnej przeciwnika o większym potencjale. Także atakują w tych miejscach, gdzie ten przeciwnik skupia się przed tą ofensywą, i atakują na tyły, na magazyny, na linie dostaw. To jest informacja na temat wschodniego teatru działań. Tutaj, jeśli chodzi o Charków także, mają się pojawiać pewne zagrożenia dla miasta, w tej chwili w dużej mierze w formie ostrzałów. Jeśli chodzi o Mariupol, pojawiają się kolejne plotki mówiące o tym, że plotki zupełnie niepotwierdzone o tym, że strona ukraińska miała Znowu dostarczać tam jakieś zapasy z zewnątrz, spoza Mariupola. Sam Arystowicz potwierdzał, że wcześniej były tego typu helikopterowe szarże zabierające rannych i dostarczające sprzęt i amunicję obrońcom Mariupola. Jednak po tym, jak zestrzelono jeden z takich śmigłowców, Rosjanie poznali trasę, którą te śmigłowce docierały do Mariupola i ta trasa stała się zbyt niebezpieczna. Wiemy także, że w ostatnich dniach strona rosyjska ogłosiła swego rodzaju ultimatum dla obrońców Mariupola kazała im wyjść z okrążonych terenów zakładu Azovstal, czyli dużego kombinatu metalurgicznego. I obiecywała, że ci, którzy się poddadzą, nie zostaną skrzywdzeni. Oczywiście obrońcy Mariupola nie posłuchali tego ultimatum. Pojawiło się nawet rzekome nagranie bombowca strategicznego TU-22M3, który miał lecieć nad te zakłady. Natomiast też trzeba powiedzieć, że mer Mariupola miał dementować te informacje. Przepraszam, tu 22 to nie jest bombowiec strategiczny, to jest bombowiec średniego do dalekiego zasięgu, mniejszy. Trochę tutaj z rozbiegu pomyliło mi, pomyliło mi się z bombowcem tu 95, bodajże. Sprawdźmy sobie. Tak, tu 95 to jest ten duży, przepraszam najmocniej. Wróćmy jednak do tematu. Wbrew temu, co Rosjanie mówią o tym, że siły obrońców Mariupola są okrążone na terenie zakładów Azowstal, mer Mariupola miał stwierdzić, że do 5 km od tych zakładów dalej toczą się walki. Kolejne informacje pochodzą z okolic Hersonia. Tutaj. Miało dojść do kilku lokalnych niedużych sukcesów. Niemniej jednak trudno w tej chwili ocenić, jakie one mają znaczenie. Już od dłuższego czasu słyszymy o ukraińskich sukcesach na tym kierunku, a tymczasem Hersoń dalej jest przez stronę rosyjską zajęty. Więc widzimy, że te działania ofensywne, odbijanie miast nie jest dla Ukrainy tak proste jak. Obrona tych miast, co jest dość logiczne. Miasto łatwiej bronić niż atakować. Jeśli Rosjanie już je zajęli, to teraz to strona ukraińska ma kłopot. Zwłaszcza, że strona ukraińska zdecydowanie bardziej dba o życie mieszkańców cywilnych, a szturm na Hersoń mógłby stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jeśli chodzi o inne doniesienia ze strony brytyjskiej. To tutaj mówimy między innymi o dalszych ostrzałach i o dalszym przegrupowywaniu się sił rosyjskich z terytoriów białoruskich do tych wschodnich części Ukrainy w okolicach Charkowa i Siewiera Daniecka. Mamy też tutaj taką małą mapkę. To jest nawiązanie do tego, co miał mówić Arestowycz, o tym, że Ukraina prowadzi aktywną i manewrową obronę, tutaj miało dojść do niewielkiego, lokalnego kontrnatarcia w okolicach miasta Izium. Tutaj nie jest to dokładnie zaznaczone, ani opisane, w którym miejscu dokładnie nastąpił ten to natarcie, czy też kontrnatarcie. Piszą tylko, że to było kilka kilometrów w głąb. Możliwe, że chodzi o ten wyłom. Ale to są jednak informacje, które potrzebują jeszcze dalszego potwierdzenia, więc nie będziemy tutaj się tym szczególnie przejmować. Natomiast pojawiła się od Arystowicza jeszcze jedna kolejna informacja. Tutaj zauważmy to jest Aleksiej Arestowicz z tym niebieskim znaczkiem. To jest to konto potwierdzone na telegramie. On tu pisze o tym, że. Doszło do szesnastego odcinka serialu Czornobajewka. O co chodzi? Czornobajewka to jest lotnisko pod Hersoniem. Tam mm, strona rosyjska raz za razem grupuje swój sprzęt, gromadzi swój sprzęt i raz za razem ten sprzęt jest bombardowany przy użyciu różnych środków mm, bojowych strony ukraińskiej. To wydarzenie miało mieć miejsce przez 16, przy czym początkowo to często był sprzęt latający, śmigłowce, między innymi w przypadku 15. nie wiem, jak w przypadku 16, czarnobajewki, to miały być w dużej mierze ciężarówki i inny kołowy sprzęt wojskowy. który... Podobno znowu miał, co zostało zauważone na zdjęciach lotniczych satelitarnych przed atakiem, miał zostać zgrupowany dość ciasno z małymi odstępami pomiędzy poszczególnymi pojazdami, co oczywiście ułatwiło taki atak. Jeśli chodzi o działania strony rosyjskiej, to w dniach następujących po zatopieniu Krążownika Moskwa dało się zauważyć zintensyfikowany ostrzał rakietowy na ukraińskie miasta. Różne Jedne, jednym z celów miały być podkijowskie zakłady zajmujące się produkcją rakiet przeciwokrętowych Neptun, Zawod, czyli fabryka Wyzar. Czy to faktycznie były te zakłady? Prawdopodobnie tak. Trudno jest ukryć zakłady przemysłowe. Dość łatwo jest tego typu informacje o tym, które zakłady produkują, co pozyskać. Więc istnieje duża możliwość, że faktycznie Rosjanom się to udało. Jest to oczywiście w najwyższym stopniu zastanawiające, dlaczego mieliby się mścić na ukraińskim producencie broni przeciwokrętowej, skoro przyczyną Zatonięcia tego krążownika był wypadek i pożar, według wersji oficjalnej. Z drugiej strony, można zadać pytanie, czemu tego typu zakłady nie stały się celem rosyjskich ataków rakietowych i nalotów dużo wcześniej, zanim celami zaczęły stawać się domy mieszkalne i szpitale. Szkoły i tak dalej. Wydaje się, że tego typu zakłady powinny być celem pierwszego, drugiego, może trzeciego dnia takiej inwazji, no ale to już jest pytanie do rosyjskich sztabowców. Możliwe też, że ja nie wszystko jako dyletant rozumiem na ten temat. Mamy też ciekawe zdjęcia. To mają być dwie fotografie przedstawiające stan krążownika rakietowego Moskwa po ataku czy lub też według wersji rosyjskiej po przypadkowym pożarze. No faktycznie widać duży przechył, faktycznie na niespokojnych wodach, choć nie widać tutaj, żeby te wody były niespokojne, mu, mogłoby dojść do zatonięcia tak wyglądającego okrętu. Widać, że te straty, nawet gdyby udało się go docholować, wyglądają na znaczące. Jeśli chodzi o dalsze potwierdzenia tego, co się wydarzyło z rosyjskim krążownikiem, pojawiły się zdjęcia satelitarne pokazujące położenie dużego, płonącego, a przynajmniej bardzo ciepłego okrętu, który znajdował się niedaleko od wy Wyspy Węży, gdzieś na drodze z tej Wyspy Węży do Sewastopola, ale bliżej zdecydowanie wybrzeża ukraińskiego, w pobliżu. Tego płonącego okrętu widać było także na tych zdjęciach satelitarnych kilka innych pojazdów, statków, które prawdopodobnie brały udział w akcji ratunkowej. Jeśli chodzi o akcję ratunkową, to Rosjanie pokazali, tu jest kanał Krim Inform w Sewastopolu, tutaj to wideo zostało geolokalizowane, pokazano apel. Rzekomej załogi Moskwy. Tu specjaliści doliczyli, że brakuje przynajmniej 300 osób z około 500-osobowej załogi tego krążownika, choć oczywiście bardzo trudno jest stwierdzić, czy to naprawdę są ci ludzie. Także to wideo zostało pokazane bez. Ścieżki audio z tego apelu. Na takim apelu tradycyjnie powinna pojawić się informacja między innymi o po prostu stanie osobowym, o tym jak wielu członków załogi jest obecnych, jak wielu jest nieobecnych, z jakiego powodu tego nam tutaj nie puszczono w rosyjskich mediach. Kolejna istotna informacja była taka z przedostatnich dni. W, w ostatnich dniach, że coś złego dzieje się z ministrem obrony Federacji Rosyjskiej, panem Szajgu i mm, oczywiście to były bardzo mocno niepotwierdzone informacje. Ja wtedy mówiłem, że jeśli w następnych dniach zobaczymy pana Szajgu żywego, no to znaczy, że tymi, tymi informacjami nie trzeba się przejmować. Strona rosyjska wypuściła takie wideo, Zastopujmy. Które udowadnia, że z panem Szaigu jest wszystko zupełnie w porządku. I przyjrzyjcie się. oj, tutaj da się to przesunąć. O, ja się przesunę. On jest tutaj w prawym, w prawej kolumnie na państwa ekranach. Drugi od dołu i coś sobie notuje. Nic nie mówi, coś sobie notuje. Hmm, osobiście. Zajmuje się takimi nagraniami różnego typu i powiem Państwu, że wklejenie w to miejsce jakiegoś archiwalnego nagrania, to, to jest coś, z czym myślę, ja bym sobie poradził. Może potrzebowałbym jakiegoś tutorialu na YouTubie, choć chyba, chyba bym ogarnął. A YouTube jest jeszcze cały czas dostępny w Federacji Rosyjskiej, więc to nie powinien być problem. Więc myślę, że to jest potwierdzenie póki co słabe. Ale nie mamy też potwierdzenia, że faktycznie minister Szajgu został w jakiś sposób umieszczony celowo, tak jak sugerowała ta plotka, w szpitalu, że jego stan zdrowia pogorszył się w sposób celowy. Nie mamy takich informacji, więc tego też nie potwierdzamy. Kolejna ciekawa informacja brzmi tak, że. Zakłady produkujące systemy przeciwlotnicze w Federacji Rosyjskiej zatrzymały pracę ze względu na brak dostaw części, przede wszystkim z Niemiec, ponieważ Niemcy i tutaj trochę warto byłoby powiedzieć, że to jest wstyd, że to robili, bo dostarczali sprzęt do rosyjskiego uzbrojenia. Natomiast po wybuchu wojny mieli zakończyć te dostawy, i tutaj za to można pochwalić, szkoda, że tak późno, ale no dobre, chociaż tyle. Natomiast, jeszcze jeśli jesteśmy przy sankcjach, to warto powiedzieć, że często była mowa o tym, że no w Rosji wielu ludzi straci pracę przez sankcje. I faktycznie sam to powtarzałem, że może się tak zdarzyć. Natomiast tutaj pojawił się nowy, duży pracodawca z wieloma nowymi ogłoszeniami o pracę, tutaj ogłoszenie z 11 kwietnia, ale dalej wisi, bo widać, dalej są potrzebni. A tutaj mamy praca w kraju chabarowskim na pozycji Agnie Mietcik, czyli przetłumaczylibyśmy jako operator miotacza płomieni, wypłata 30-35 tysięcy rubli. 30-35 tysięcy rubli, żebyśmy mieli jakąś jasność, ile to jest, 1819 zł, przy czym według tego kursu oficjalnego, który bardzo mocno odstaje od kursu realnego, więc no nie są to duże pieniądze, jak za to, żeby ryzykować życiem. Ale tutaj pojawiają się różnego typu bonusy. Oczywiście można na przykład odsłużyć 2 lata na tym kontrakcie zamiast jednego. Roku mm, służby poborowej. Także taka praca zwalnia cię ze służby poborowej to jest coś przyjemnego. Mm, można wcześniej trafić na emeryturę. Można po 20 latach iść na mm, wcześniejszą, właśnie emeryturę, już wtedy, i wtedy dostaje się 80% dotychczasowej wypłaty. Całkiem jak się wydaje na rosyjskie standardy przyjemnie. Hmm, tutaj mamy też, proszę Państwa, służbowe mieszkanie. Nie wiem, czy to służbowe mieszkanie będzie się znajdowało w Ukrainie, gdzie ta służba będzie przebiegać, no ale cóż, jeszcze dodajmy, że wymaganych, wymagany jest wiek przynajmniej 18 lat i skończone przynajmniej 9 klas szkoły. Także nie biorą faktycznie byle kogo, przynajmniej nie biorą dzieci, to już coś. Dziękuję pięknie za uwagę. W przeciwieństwie do tego operatora miotacza ogniem, sugeruję, żebyśmy dzisiaj operowali co najwyżej pistoletami na wodę i oby się jak najszybciej ta przeklęta wojna skończyła. Dziękuję wszystkim i wszystkiego dobrego nie tylko z okazji świąt. Come <laughs>